Na pewno zastanawiałeś się wiele razy, w jaki sposób możesz doskonalić swoją technikę i koordynację. Porady kolegów się nie sprawdziły, samodzielne próby nie dały oczekiwanego rezultatu. W takim razie nasz program adresowany jest właśnie do Ciebie. Marcin Urbaś, mistrz Europy i rekordzista Polski w biegu na 200 metrów. Trener przygotowania motorycznego Szkoły Biegania i Red Box Akademii Kreatywnego Futbolu. Specjalista techniki biegu w sportach indywidualnych i grach zespołowych. Autor nowoczesnych systemów przygotowania technicznego. Arkadiusz Mąkina, trener przygotowania motorycznego Szkoły Biegania i Red Box Akademii Kreatywnego Futbolu. Specjalista treningu, koordynacji i mózgu. Autor i koordynator skutecznych programów treningowych dla reprezentacji olimpijskich w sportach indywidualnych i grach zespołowych. Każdy nowy odcinek to nauka techniki niezbędna dla każdego młodego sportowca. Pokażemy Wam nie tylko ćwiczenia koordynacyjne, ale także jakich błędów nie popełniać w trakcie ich wykonywania. Zaczynamy Akademię Garoxa! Dzisiaj zastanowimy się wspólnie, jak wykorzystać skip A1-nóż w ćwiczeniach ze sprzętem. Do tego ćwiczenia potrzebujemy drabinek koordynacyjnych Speed 30, Speed 40 i Speed 50 o zróżnicowanym rozstawie szczebelków od 30 do 50 cm. Stajemy przed drabinką. Płynnie wchodzimy w drabinkę lewą lub prawą nogą, pilnując, by druga noga pracowała obok. Koncentrujemy się na tym, żeby w każdym z okienek drabinki wykonać jeden krok i żeby druga noga nie pracowała poza drabinką. Wykonujemy nią tylko ruch kompensujący pracę drugiej nogi. Oczywiście zmieniamy nogę, przenosząc się po wykonaniu ćwiczenia na drugą stronę drabinki. Zobaczmy to ćwiczenie raz jeszcze w zwolnionym tempie. Podczas wykonywania skipu A1-nóż skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na uzyskaniu wysokiej rytmizacji na różnych rozstawach drabinek. Zdolność sprzężenia pomoże nam w tym ćwiczeniu poradzić sobie z ograniczoną pracą drugiej nogi na podłożu. Skoncentrujmy się tutaj ponownie nad ekspresją naszego ruchu. To, iż mamy ograniczoną przestrzeń pracy nogi, niekoniecznie oznacza, że mamy skrócić zakres pracy ramion. By zostać mistrzem, wykonuj ćwiczenia systematycznie i bardzo się do nich przykładaj. To już koniec dzisiejszego odcinka Akademii Garoxa. Do zobaczenia!